Jak to sprawdzić, kim ja jestem w środku, naprawdę wśród tych gąszczu? Powtarzam, w zależności od środowiska, czy ktoś mnie zna. Jak zostałem księdzem, to jeździłem bardzo często koło Zamościa, do takiego domu rekolekcyjnego sióstr franciszkanek. Siostry mnie bardzo prosiły, żeby rano, jak odprawiam mszę, powiedział jakieś kazanie. I proszę Państwa, mówiłem kazanie, młody ksiądz, to pełen gorliwości. I kiedyś pojechałem z moją mamą na wakacje, na tydzień. I rano odprawiam mszę, zapomniałem o mamie i zaczynam kazanie, że trzeba być radykalnym chrześcijaninem. Trzeba zerwać z grzechem, trzeba być twardym, szatana nie wpuszczać. Patrzę, a w pierwszym rzędzie moja mama. I mówię wtedy, miłosierdzie Boże, wzywa nas do zrozumienia drugiego człowieka. Bardzo się niepewnie poczułem. Jeden z księży opowiadał, że był w szpitalu i jego urodzony ojciec mówi, synku, wyspowiadaj mnie. Tato, to ja pójdę po kapelana, co? Nie, wyspowiadaj mnie. Tato, pójdę po księdza, zaraz cię wyspowiadam. Synku, 6 lat w ciebie inwestowałem, żadnej korzyści mam nie mieć. I wyspowiadał ojca. I ojciec umarł za pół godziny. Mówi, Jezu, gdybym ja go nie wyspowiadał, ja bym się skręcił z wyrzutów sumienia. Czy potrafisz dzieciom powiedzieć o Bogu? Czy potrafisz dzieciom być o Kościele? Czy tylko właśnie nie pyskuj matce, wyrzuć śmiecie, wyłącz to wycie i ucz się dobrze? Czy jesteś żywy? Czy jesteś żywy? Wczoraj byłem w szpitalu u pewnej pani, która zaczęła rozmowę krótko. Proszę księdza, pisałem do księdza maila już w sierpniu, że ciężko choruje. A ksiądz się nie odezwał ani słowem. Było mi bardzo przykro. Zobaczcie, nie poleciała do koleżanek, tylko mi w cztery oczy mówi, że się źle zachowałem. Ja mówię, proszę pani, może ten mail nie doszedł, ale jeśli doszedł, a ja nie zareagowałem, to bardzo panią przepraszam. To jest właśnie z miłością zwrócić uwagę, z miłością powiedzieć coś komuś, że się go kocha, że się na niego czeka, że się od niego czegoś wymaga. Po czym to sprawdzić, kim jestem w środku? Kłamcą jest rozum, ten to kombinuje. Panowie, wybaczcie, że powiem, ale pan Pulikowski mówi, nie ma takiego świństwa, do którego rozum nie dorobi ideologii u faceta. Wszystko dorobi. Spotkał pan Jacek, mówi kiedyś faceta, co słychać, podobno pan zostawił żonę i poszedł do innej kobiety. Tak, panie kochany, wracaj pan do żony i do dzieci. A on mówi, raz już widziałem, jak cierpi kobieta opuszczana, drugi raz tego nie zrobię. Mistrzostwo świata, po prostu na ołtarze go od razu. Obrazki drukować, taki święty, zostawił żonę, teraz kochanki nie chce zostawić. Więc my się tłumaczymy jak tylko możemy, prawdziwie, nieprawdziwie. Za komuny tych kłamstw było tyle. W Warszawie w elektrociepłowni po Wiśle dwóch strażników ze straży przemysłowej pilnują zakładu. Jeden stary sobie je kanapkę przy stole, drugi młody patrzy, czy robotnicy czegoś nie wynoszą, prawda? Z fabryki. Idzie facet, trzyma reklamówkę i mu elektrody do spawania wystają, cały pas. I mówi, halo, panie, co pan, elektrody pan wynosi do spawania? A ten z tyłu stary mówi, co się czepiasz człowieka? Przecież jak wynosi, to mu chyba potrzebne, nie? Się czepia człowieka. Więc my dorobimy do każdej ilości świstewko. Jak więc sprawdzić, kim ja jestem naprawdę? Czy ja żyję? Proszę Państwa, trzeba zrobić coś, w czym nie bierze udziału rozum, ten kłamca. A co takiego robimy, co nie bierze udziału rozum, bo nie zdąży? Odruch. Odruch. Sparzysz się wodą, to nie mówisz. Ciekawe, krzyknąć czy nie krzyknąć? Wrzeszczysz jak szalona. Odruchy, na przykład panowie, chociaż panie też. Co powiedzieliście ostatnio, kiedy ktoś wyjechał z drogi podporządkowanej i zajechał wam drogę? Na pewno powiedzieliście, oj kierowco, kierowco, złamałeś przepisy ruchu drogowego, nie czyń tak więcej bracie, kierowco, pojazdu czterokołowego. Mój kolega jechał samochodem i ktoś mu wyjechał z podporządkowanej i powiedział takie jedno słowo, ja w kościele go nie powiem, i zapomniał, że ma córkę z tyłu na siedzeniu. I córka cały czas, tato, coś ty powiedział wtedy temu panu? Ja nic, mu powiedziałeś. A to takie szczęść Boże po portugalsku. Proszę Państwa, ale całkiem poważnie, odruch, ktoś cię zaskoczy. Przyszłaś, zdjęłaś buty, zdjęłaś kurtkę, powiesiłaś, a córka mówi, mamo, nie ma chleba. No to nie mogłaś mi wcześniej powiedzieć, tylko czekać, jak ja się rozbiorę. A za chwilę, dlaczego ja krzyczę na to dziecko? Dlaczego ja krzyczę na to dziecko? Odruch. Odruchy coś powiedzą. Proszę Państwa, jak spędzamy noce? Wracasz z pracy, zdejmujesz garsonkę, zdejmujesz marynarkę, zakładasz sobie dresik, podłubiesz w nosie, strzelisz w sufit. Włączysz komputer, o jakie świństwa,
Nie mogę tego oglądać, ale wrócę, żeby zapamiętać, na którym to kanale, żeby tych świństw nie oglądać. Wychodzę. W zasadzie to wrócę, bo już się ten film kończył, to zobaczę, jak on się kończy, żeby trochę wiedzieć o tej pornografii, bo to z dzieckiem człowiek będzie rozmawiał kiedyś na przyszłość. I tak oglądamy, i tak tego. Zadzwoni koleżanka, poplotkujemy o szefie, poplotkujemy o mężu. Pamiętajcie, po czym poznać przyjaciela. Właśnie to, co dzisiaj ta pani wobec mnie zrobiła. Prawdziwy przyjaciel, przynajmniej raz na rok, zwróci ci uwagę. Proszę Państwa, nie ma tak u nas, że nie popełnimy błędu przez rok. Jeśli twój przyjaciel ci nigdy nie zwróci uwagi, nie powiedział mi: Krzysiu, jesteś mój kumpel, ale wczoraj popełniłeś świństwo, idź żonie kup kwiaty i ją przeproś. Jeśli ci przez rok tak nie powie, to nie jest przyjaciel. To jest kumpel od zakłamywania rzeczywistości, od zakłamywania rzeczywistości.